Jest 20 maja 2021 roku, czwartek, godzina poranna, około godziny 7. Chciałem Państwu pokazać ptaki jedzące na polu koło domu. Są to bażanty, chyba samiec i samica. Zobaczcie, o, tu jest to pole rzepaku, morze rzepaku, jak to powiedzieliśmy ostatnio. I zobaczmy, para bażantów, która posila się. Tu też, o, popatrzmy, tak. O, zobaczmy. Czekajmy, ustawię kamerę na sąsiedztwie. Nie, z ręki jednak lepiej. Jest piękny, słoneczny dzień, zaczyna się. Ludzie zaczynają wyjeżdżać do pracy, na polach jeszcze nie ma traktorów. Popatrzmy z perspektywy, jak to wygląda. Jeszcze troszkę zobaczmy te bażanty, spróbuję tak ustawić kamerę, nie mam takiego. Zobaczmy, powoli zmienimy perspektywę, tak. I teraz zrobimy najazd kamerą. O. Samica. Ona tu spożywa. O, popatrzmy. Tak. A gdzie jest jej partner? On trochę tutaj jest, zobaczmy. Popatrz, o tu. No jeszcze spróbuję to zbliżyć. Czy dobra jest ta kamera? W każdej chwili mogą się w te krzewy oddalić, schować się. A teraz zobaczmy. No. Być może takie widzi drapieżnik, jak poluje. No. O, teraz ładnie. On. Samiec. Czujny. Tak. Jeszcze chyba szpak podleciał. Coś tam widoczne, tak. Interesującego jest do jedzenia. Tak, wyciszyłem się troszeczkę, żebyście Państwo mogli skupić się na odgłosach natury. To jest para żerujących bażantów
przed chwilą był tam koło nich i chyba jest szpak jeszcze. O, spróbujemy go ująć. Tak, myślę, że to jest szpak. Czyż Polska nie jest piękna? Popatrzcie, a szpak odleciał, co go wypuszczyło. A pan Barzan spokojnie sobie podjada. Nie, jest szpaczek, jest też tu. Tak. A pani Barzantowa jest obok. Przesuwa się w kierunku rowu melioracyjnego. Co za wspaniały widok, moi drodzy. No, stoję na wybiegu kurnika. Kury już zostały wypuszczone. Oczyściłem kurnik i wybieg. Teraz im sypnę, wodę już mają, sypnę im jedzenie. Za chwileczkę. Jeszcze chwilkę poobserwujmy. Tak. O. Dziękuję. A teraz spójrzmy w błękitne niebo. Nie mogę ze słońca. Jeszcze raz spójrzmy na pole rzepaku. Tak. I chciałem Państwa zaprosić do oglądania mojego wideoblogu. Trzeba przeżyć kwadrans z magiem. Mirosław Antoni Glazik Mag komentuje. Dzisiaj obserwowaliśmy na polu za domem. Za domem parę barżantów spożywających poranne śniadanie. O, jeszcze popatrzmy, do których dołączył szpak. O, gdzie jest pani barżant? Tu. No, życzymy Państwu smacznego. Popatrzcie trochę, to bliżej, to dalej, obserwują nawzajem siebie, jedzą. O, teraz zbliżyły się, coś tam znalazły. O. Ci z Państwa, którzy mieszkają teraz w mieście, a będziecie się wybierać w czasie wakacji na wieś, zaopatrzcie się w jakąś dobrą lornetkę, wyjdźcie rano przed dom. Nie do komputera od razu, nie, tylko modlitwa i gimnastyka, lekki spacer, przebieżka poranna, a potem obserwujemy przyrodę, wyłączamy wszystkie komórki, albo mamy je dość daleko, żeby nam nie przeszkadzały. Popatrzcie, dla obserwatora natury, jakie to jest uspokajające, wyciszające. O, jeszcze ktoś dołączył. Czy dobrze widzę? Tak. Są dwie samice i samiec. No proszę. No proszę, proszę. A przepisy COVID, co to? Zgromadzenie już trzech barżantów i szpak do tego. Ho, ho, ho. Na szczęście już lockdown jest zdejmowany, więc spokojnie mogą sobie jeść. Tutaj żaden patrol nie przyjdzie. Straży leśnej, policji czy jakiejś innej siły kontrolującej, nadzorującej nas. A tam jest taka kałuża po wodzie została. Popatrzcie, jak się natura gospodaruje. Takie źródło wody. Źródło wody dla ptaków. Tak. I tym pięknym widokiem zapraszam Pana do oglądania, zapraszam Państwa do oglądania wideoblogu Trzeba przeżyć kwadrans z magiem. Mirosław Antoni Glazik Mag komentuje. Życzę dobrego dnia. Proszę o oglądanie, lajki, subskrypcje, komentarze. Dziękuję bardzo.